Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w imieniu organizatorów tego spotkania, Urzędu Dzielnicy Żoliborz, pana Adama Buławy, przewodniczącego Rady Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy oraz burmistrza Krzysztofa Bugli oraz Fundacji Łączka, ma się rozumieć. Spotkania z historią odbywają się w Kinie Elektronik już od kilku miesięcy. Najczęściej scenariusz jest taki, że pokazujemy film dokumentalny, oczywiście tematycznie związany ze spotkaniem, po czym mamy spotkania ze świadkami historii, z historykami, publicystami. Dzisiaj będzie maleńka odmiana, mianowicie nie będziemy pokazywać filmu, natomiast zapraszam Państwa na dwa wykłady. Pierwszy wykład wygłosi pan profesor Krzysztof Szwagrzyk. Panie profesorze, witamy. Zaś drugi wykład zostanie wygłoszony przez Tadeusza Płużańskiego. I państwo, którzy nie posiadają książki Tadeusza Płużańskiego, mają szansę zakupić ją i otrzymać autograf autora po spotkaniu. Spotkanie dzisiejsze zorganizowaliśmy, ponieważ dzisiaj jest 25 maja, 68 lat temu tego dnia został zamordowany rotmistrz Pilecki i wydawało nam się, że ten dzień powinniśmy w ten sposób uczcić i tą formą właśnie chcieliśmy złożyć hołd panu rotmistrzowi, podtrzymując pamięć o nim i opowiadając o jego życiorysie. Panie profesorze, jeszcze ostatnia uwaga techniczna. Pan profesor będzie stał z tyłu, ponieważ tam jest komputer i znajdują się cenne zdjęcia. Natomiast zdjęcia będą oczywiście widoczne na ekranie, także przepraszam za to maleńkie utrudnienie. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie panie, witam panów. Tak jak powiedziała pani Beata Sławińska, spotykamy się dzisiaj w szczególnym dniu, rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Kilkanaście minut temu przyjechaliśmy tutaj z wieloma osobami, które uczestniczyły w innej uroczystości dzisiaj na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, tam w największej sali, w sali, gdzie kiedyś odbywały się procesy sądowe. W tej sali dzisiaj zagrał zespół Kontramundum. Piękny koncert. Co ciekawe, o godzinie 13 zagrał ten sam koncert dla 100 osadzonych. O godzinie 16 był koncert dla gości z zewnątrz. Teraz spotykamy się tutaj z Państwem na Żoliborzu. O 21.30 kto będzie mógł, myślę, że pojawi się tam przy murze więzienia na Rakowieckiej po to, żeby złożyć tam wieńce, kwiaty w tej szczególnej godzinie. Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj podzielić się z Państwem własną wiedzą, powiedzieć o tym, co wiemy o śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, powiedzieć Państwu, co zamierzamy zrobić, żeby odnaleźć jego szczątki. Powiem, jaki jest stan badań i jakie są perspektywy. Proszę pozwolić mi jednak, że to spotkanie dzisiaj z Państwem, tak jak powiedziała pani Beata Sławińska, będę jakoś dziwnie prowadził, siedząc zupełnie z tyłu. To rzadka sytuacja, ale myślę, że ze względu na obrazy, które chciałbym Państwu dzisiaj pokazać, warto przyjąć taką koncepcję. Zanim powiem o poszukiwaniach rotmistrza Witolda Pileckiego, chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć także o tych działaniach, które wykonaliśmy poszukiwawczych, ekshumacyjnych w Polsce od jesieni tamtego roku, bo tak naprawdę to wiosną tamtego roku mogłem Państwu przedstawić to, co zostało wykonane, ale to, co było jesienią, to, co było wiosną tego roku, takiej możliwości przedstawić dotychczas nie miałem. Więc jeżeli jest tak, że spotykamy się dzisiaj, proszę pozwolić, że od tych innych poszukiwań zacznę, a potem powiem o poszukiwaniach miejsca, gdzie komuniści ukryli szczątki naszego bohatera. Prawdopodobnie ukryli szczątki naszego bohatera. Szanowni Państwo, pierwszy obraz naszego spotkania. Znajdujemy się na cmentarzu w Tarnowie. Tam poszukiwaliśmy jednego z żołnierzy wyklętych, straconego w 1948 roku, Antoniego Trzepli, pseudonim
Krakus. Miejsce jego spoczynku, jego szczątków znajduje się na terenie cmentarza. W tym miejscu, gdzie pracowaliśmy, odnaleźliśmy szczątki człowieka, którego poszukiwaliśmy. I w jego przypadku, tak samo jak w bardzo wielu innych, podobnych, odnajdujemy człowieka uśmierconego strzałem w głowę. Zaraz z Tarnowa przemieściliśmy się także we wrześniu do Rzeszowa. Dzisiaj siedziba Sądu Okręgowego, w latach 40. i 50. więzienie. Tam wykonywano egzekucje na naszych bohaterach. Poszukiwaliśmy między innymi, szanowni państwo, trzech oficerów AK WiN-u, widoczny na zdjęciu Władysław Koba, Leopold Rząsa oraz Michał Zygo, straceni w 49 roku na zamku w Rzeszowie. Odnaleźliśmy ich na terenie lokalnego cmentarza, cmentarz przy ulicy Podkarpackiej, kilka metrów obok kwatery żołnierzy Armii Czerwonej. Głębokość zalegania szczątków, ukrycia szczątków, prawie jak zawsze, bardzo płytka, około pół metra, nie więcej. Szczątki trzech mężczyzn wydobyliśmy do późnych godzin nocnych. Problem polegał na tym, szanowni państwo, że wszyscy oni byli powiązani kablami elektrycznymi, kable w okolicach szyi, kable z tyłu gdzieś na przegubach rąk i także w okolicach stóp. Wszyscy oni zostali zabici tą samą metodą katyńską. Jesienią byliśmy także w Sztumie. W Sztumie na Pomorzu poszukiwaliśmy miejsca, gdzie komuniści ukryli szczątki znane już w Polsce dzisiaj postaci jednego z najbliższych współpracowników majora Łupaszki, także bezpośredniego dowódcy Danuty Siedzikówny Inki. Myślę tutaj o poruczniku Zdzisławie Badosze, pseudonim Żelazny. Wiemy, że zginął w czerwcu 1946 roku pod Sztumem. Wiemy, że kiedy go zabito, ubecy włożyli jego zwłoki do świńskiego koryta. W tym korycie przewieziono go na teren siedziby Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sztumie. Po prawej stronie, w górnej części zdjęcia, widzimy fragment budynku istniejącego do dzisiaj. Wykonano kilka fotografii tam leżącego Zdzisława Badochy. Widzimy, w którym miejscu zostało to zdjęcie wykonane. I ten trawnik, który znajduje się zaraz za tym zdjęciem, był przez nas szczególnie badany. Niestety, jak do dzisiaj, szanowni państwo, bez powodzenia. Chcieliśmy w tym roku powrócić i byliśmy pewni, że 3 czerwca będziemy mogli tam rozpocząć drugi etap działań poszukiwawczych. Ale szanowni państwo, kilkanaście dni temu dostaliśmy nową informację. Informację od osoby, która twierdzi, że w latach 80., kiedy budowano budynek obok tego widocznego na zdjęciu, znaleziono szczątki mężczyzny. Dopóki nie potwierdzimy, że są to szczątki albo nie są szczątki Zdzisława Badochy, my tych działań poszukiwawczych póki co wykonać nie możemy. A mówię o tym przypadku państwu, żeby uzmysłowić, jak bardzo płynne są te nasze działania. Bardzo często coś, co przygotowujemy od dłuższego czasu, w ostatniej chwili musi ulec zmianie, bo inaczej przecież postąpić nie możemy. Musimy mieć pewność. Płock. Tam, szanowni państwo, w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa widocznym na zdjęciu i zaraz za nią w latach 40. i 50. grzebano gdzieś naszych bohaterów. Wcześniej wykonywano różnego rodzaju zdjęcia. Ubecy lubowali się w takich zdjęciach. Proszę zwrócić uwagę, mężczyzna bez butów, zabity, w ręce ma gdzieś włożony karabin, gdzieś na brzuchu ubek kładzie mu granat. I tego typu pozorowane zdjęcia bardzo często wykonywano w różnych siedzibach Urzędu Bezpieczeństwa, nie tylko w Płocku. Kolejne zdjęcie. Na tle garażu stojących samochodów ubeckich zrobiono tą fotografię. W grudniu tamtego roku poszukiwaliśmy w tym miejscu, gdzie spodziewaliśmy się znaleźć szczątki naszych bohaterów. Udało się odnaleźć kilku z nich. I proszę zwrócić uwagę na tą głębokość. Znowu niezwykle mała, około pół metra, nie więcej.
działania sprzed kilku tygodni. Od razu powiem, działania nietrafione, działania, które nie skończyły się sukcesem. Mieliśmy informację, że w Sieradzu, to jest Sieradz, w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, to jest ten duży budynek z tyłu, mordowano ludzi, a kilkadziesiąt osób wtedy tam pomordowanych pogrzebano w miejscu, które widzimy na pierwszym planie. Relacje wydawały się bardzo prawdopodobne. Wykonaliśmy działania poszukiwawcze, które niestety, ale przynajmniej w tym miejscu zakończyły się niepowodzeniem, szanowni państwo. To znowu jest potwierdzenie, że wielu ludzi uznaje, że posiada bardzo precyzyjną wiedzę. Wiedzę, która wystarczy do tego, żeby rozpocząć działania poszukiwawcze i ekshumacyjne. Na podstawie naszych doświadczeń powiem, że wskazania świadków są niezwykle rzadkim dla nas wskazaniem, takim, które by dawało sukces w poszukiwaniach. Barut. To miejsce, które stało się już symbolem, o którym wielokrotnie ja także mówiłem. To jest miejsce, które ma symbolizować trzy grupy z oddziału Bartka, Narodowych Sił Zbrojnych, wymordowanych na terenie Opolszczyzny we wrześniu 1946 roku. Trzy grupy, które miały być przerzucone na zachód, zostały wymordowane w trzech różnych miejscach. W ostatnią niedzielę września każdego roku w miejscowości Barut na Polanie Śmierci. Tutaj właśnie w tym miejscu, pod tym krzyżem, gromadzą się rodziny spod Beskidzia po to, żeby oddać hołd swoim pomordowanym bliskim, licząc na to, że wcześniej czy później uda się odnaleźć szczątki pomordowanych. Spośród tych ludzi, których dzisiaj liczbę szacujemy na około 150, nawet do 200 ludzi, były także dwie kobiety. To jedna z nich, wiemy, że to jest Stanisława Golec, pseudonim Gusta. To jedna z tych, które wyjechały i nigdy do domu już nie powróciły. Wiemy, że w budynku widocznym na zdjęciu w pobliżu Polany Śmierci przyjęto partyzantów kolacją i alkoholem, który był zatruty środkami nasennymi przez lekarza Urzędu Bezpieczeństwa. Jerzy Iwański wstrzykiwał przez zalakowane butelki środek nasenny. W nocy nad ranem następował atak. Tych ludzi przeprowadzono z budynku, który jest w górnej części zdjęcia, na Polanę Śmierci, która jest zaznaczona czerwonym kolorem. Tam umieszczono wszystkich w zaminowanym budynku i potem wysadzono wszystkich w powietrze. Szukamy tych ludzi od długiego czasu. Pierwsze działania ziemne wykonaliśmy tam w 2012 roku, ale śledztwo w tej sprawie zaczęło się w 1990, szanowni państwo, a to oznacza, że jest najdłużej trwającym śledztwem w najnowszej naszej historii, już 25 lat śledztwa. Szukamy w ziemi, przyjmując taką metodę, jak widzimy na tym obrazie. Jeżeli mamy do czynienia z grobem masowym, to nie możemy, robiąc odwierty co metr od siebie, nie trafić na mogiłę zbiorową. Szanowni państwo, mimo że dotychczas wykonaliśmy już prawie chyba 3000 w tej chwili takich odwiertów, nie natrafiliśmy na żadną mogiłę zbiorową. Szukamy w ziemi, szukamy pod wodą, wykorzystujemy różnego rodzaju nowinki techniczne, które pozwoliły nam umiejscowić takie miejsce. W 2012 roku na Polanie Śmierci znaleźliśmy fragmenty budynku widocznego w górnej części zdjęcia. Znajdujemy wysadzonego w powietrze, znajdujemy rzeczy, które należały do partyzantów. To są ich ryngrafy, to są ich medaliki, sprzączki, klamerki. Wiemy z pewnością, że ich tam wymordowano, ale ciągle nie odnajdujemy ich szczątków. Jednym z miejsc typowanych przez nas było lotnisko w Starym Grodkowie na terenie powiatu Brzeg, województwo opolskie. Widzimy fragment lasu, szanowni państwo, a te czerwone punkty pokazują nam zabudowę dawnego lotniska wojskowego. Dla nas najważniejszy obszar znajduje się w skrajnej północno-wschodniej części tego zdjęcia. To jest, szanowni państwo, teren, gdzie prowadziliśmy prace poszukiwawcze już w tamtym roku. Cała polana została przez nas przebadana przy pomocy georadaru. W tym roku wróciliśmy tam z większą siłą. Wykorzystywaliśmy także
wiedzę, umiejętności, doświadczenia z saperów, z pierwszego pułku saperów brzegu. Zanim opowiem o tych działaniach, powiem, że ogromną podpowiedzią dla nas, ogromną pomocą były także ustalenia gazety, czasopisma Odkrywca, którzy także tam na terenie tej polany prowadzili pracę, odnaleźli guzik wojskowy, odnaleźli także orzełek wojskowy. Tego typu informacje plus rzeczy, które szanowni państwo, zostały znalezione przez odkrywców, innych jeszcze. Ich podpowiedzi dały nam wiedzę, na którą oczekiwaliśmy długo. Nie mogę tutaj nie wspomnieć także o ogromnej pomocy, którą uzyskaliśmy od Fundacji Łączka. To Fundacja Łączka zapłaciła za fotografie uzyskane w archiwach amerykańskich. Tam, szanowni państwo, bezcenne dla nas obrazy wykonane przez lotnictwo amerykańskie we wrześniu 1944 i w lutym 1945 roku. Te obrazy, szanowni państwo, pozwoliły nam zawęzić obszar poszukiwań. Mamy polanę. Na tej polanie, szanowni państwo, rozpoczynamy pracę w marcu tego roku i po kilku dniach natrafiamy na rzeczy, które są identyczne jak te w Barucie. Znajdujemy ich orzełki, orzełki partyzanckie. Orzełki, odnajdujemy ich krótką broń i odnajdujemy ryngrafy charakterystyczne dla tego ugrupowania. Wówczas byliśmy już, szanowni państwo, pewni, jeżeli tam są ich rzeczy, jeżeli tam są artefakty świadczące z całą pewnością o tym, że tam partyzanci przebywali, to my z tej polany nie możemy wyjechać, dopóki nie odnajdziemy szczątków naszych bohaterów. Byliśmy przygotowani na długie badania. Wykonaliśmy to, co było w naszej mocy. Odkryliśmy całą przestrzeń polany, w środkowej jej części był barak, czy fragmenty, zarysy po baraku. Jeżeli tuż obok tego baraku były orzełki, były ryngrafy, mieliśmy prawie pewność, że tam gdzieś muszą być szczątki. Mieliśmy założenia następujące. Albo te szczątki zostaną przez nas odnalezione wewnątrz tego baraku, albo w najbliższym otoczeniu baraku. Dlaczego wewnątrz? Dlatego, że, szanowni państwo, z zeznań jednego z ubeków, jedynego, który zechciał cokolwiek powiedzieć, który był w tym miejscu i mordował, wiemy, że pod barakiem zostało założonych 6-7 min przeciwczołgowych. I kiedy partyzanci przybyli na nocleg, kiedy tak samo jak w Barucie podano im kolację, kiedy także i w tym przypadku podano im alkohol i także tutaj lekarz Iwański wstrzykiwał środki nasenne przez te korki do butelek, to wiedzieliśmy, szanowni państwo, że kiedy tych ludzi wysadzono w powietrze, to musiały powstać kratery, czy jeden większy, bądź kilka mniejszych pod tym barakiem, ślady po tych zastosowanych ładunkach wybuchowych. Tyle tylko, że kiedy odkryliśmy całą tą przestrzeń, widzimy bardzo wyraźnie, jaka jest wielkość tego baraku, długość 45, szerokość 13, gdzie jest korytarz, gdzie jest wejście, ale nie było niczego, co wskazywałoby, że doszło tam do, no właśnie, powstania lejów. Niestety. Jaki były to baraki? Prawdopodobnie taki jak ten tutaj. To zdjęcie zostało wykonane na terenie lotniska w Starym Grodkowie w 1943 roku. I szanowni państwo, po kilku dniach, tak naprawdę w pierwszym sondażu, kiedy ruszyła do pracy koparka, odnajdujemy w miejscu kompletnie dla nas dziwnym, gdzie wszyscy byliśmy zaskoczeni, odnajdujemy szczątki ludzkie. Zwracam państwa uwagę, jak wygląda dół, gdzie są szczątki naszych bohaterów. To maleńki tak naprawdę fragment leju jakiegoś, szerokość około 70-80 cm, nie więcej, a my tam na głębokości około pół metra odnajdujemy szczątki ludzkie. I szanowni państwo, nie są to szczątki jednej osoby i nie są to szczątki w pełni, to znaczy odnajdujemy ludzi, szczątki ludzi porozrywanych. To są urwane nogi najczęściej, urwane ręce. A ubecy, wykorzystując jakieś leje po bombach, te szczątki wrzucali do tych,
do tych właśnie podobnych jak tutaj lejów i krótce potem zasypywali. I to zwyczajny dół, takich dołów znaleźliśmy 7. Tam szczątki jednej, dwóch albo trzech osób na głębokości, jak mówiłem, około 0,5 metra. Justyna Sawicka dzisiaj na sali z nami przy jednym z dołów, kiedy stara się określić, do ilu osób należą szczątki odnalezione w tym miejscu. A to zdjęcie wykonane z drona pokazuje nam tą polanę i zakres prac, które wykonaliśmy. Cała ta polana została przez nas, Szanowni Państwo, zryta całkowicie. Myśmy przekopali calutką tą polanę. Chcieliśmy mieć absolutną pewność, że szczątki zostaną przez nas odnalezione. I proszę sobie wyobrazić, Szanowni Państwo, że ten pierwszy sondaż, który nam pokazał, że mamy szczątki ludzkie, doprowadził do tego, że tak naprawdę dzisiaj już wiemy, że byliśmy bardzo, bardzo blisko od grobu masowego, od tego dołu, na który wszyscy czekaliśmy, bo w tych dołach pojedynczych mieliśmy tylko szczątki, powiedzmy, kilkunastu razem ludzi. A myśmy wiedzieli, że tam powinno być od 30 do 40 ludzi, więc gdzie są pozostali? I proszę sobie wyobrazić, Szanowni Państwo, że kończymy nasze całe prace. Mamy prawie wyjeżdżać do domu i zostaje nam tylko jeszcze do wykonania jeden sondaż. Jeden sondaż, który się znajduje pod hałdą. Pod hałdą, która powstała z pierwszego sondażu. Tak naprawdę zatoczyliśmy koło. I w tym ostatnim sondażu znajdujemy to, na co czekaliśmy długo. Na początku nie chcieliśmy uwierzyć, że to jest to miejsce. Dlaczego? Bo przecież mamy do czynienia ze szczątkami, czy powinniśmy mieć do czynienia ze szczątkami 30-40 osób, a znajdujemy ciemną plamę szerokości około 70-80 cm, nie więcej, długości około 7 metrów, a w tej jamie, Szanowni Państwo, szczątki tych, na których czekaliśmy. I w takich warunkach, jak Państwo mogą zobaczyć, na głębokości około, na początku 0,5 metra, potem nieco głębiej, odnaleźliśmy szczątki jeszcze około 30 ludzi. Szczątki porozrywane. Mamy tam do czynienia z urywanymi rękoma, nogami. Mamy także fragmenty ich ubrań, mundurów, mamy ich ryngrafy. Niekiedy były to obrączki, niekiedy były to klamerki, ale także odnajdujemy, Szanowni Państwo, jakąś butelkę, a któregoś dnia w tym dole odnajdujemy strzykawkę lekarską. Skąd strzykawka w szczerym lesie, gdzieś na poligonie? I wszyscy przypominamy sobie tą opowieść, którą doskonale na pamięć znamy, o tym lekarzu, który wstrzykiwał środki nasenne do butelek, a potem po swojej pracy wrzucił tą, prawdopodobnie swoją strzykawkę do tego dołu, gdzie pogrzebano naszych z Narodowych Sił Zbrojnych. To zdjęcie z góry, Szanowni Państwo. Najgłębsze miejsce w tym dole miało nie więcej jak 1,20 m, najpłytsze około 0,5 metra i na tej przestrzeni tak wiele szczątków ludzkich. Przechodzimy do naszego bohatera, dla którego dzisiaj się tutaj zgromadziliśmy, rotmistrza Witolda Pileckiego. Kiedy aresztowano go, sfotografowano go w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Szanowni Państwo, potem w dokumentach odnotowano cechy antropologiczne. My zawsze w naszych pracach staramy się tą wiedzę posiąść. Kogo poszukujemy? Kogo nie tylko ze względu na zasługi dla Polski, ale także kogo pod względem antropologicznym, czyli żeby w czasie, kiedy odnajdujemy szczątki, móc określić, czy jest to młody człowiek, starszy człowiek, ile miał zębów, czy możemy to dopasować do naszych poszukiwanych bohaterów. Przy rotmistrzu Pileckim przy wzroście wpisano 1,70 m. Stan uzębienia. To jest tutaj tabela, czy punkt numer 13. Wpisano mu brak 25, ale to się stało w chwili, kiedy go przyjęto do więzienia, a nie w czasie, kiedy był w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To oznacza, Szanowni Państwo, że ten stan uzębienia, taki a nie inny, był spowodowany śledztwem, które wobec niego zastosowano.
protokół wykonania wyroku śmierci. Warszawa 25 maja 1948 roku, wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej Cypryszewski, a potem inni świadkowie tego zdarzenia. Naczelnik więzienia, akurat jego zastępca, porucznik Mońko Ryszard. Lekarz Jezierski Kazimierz, duchowny ksiądz Martusiewicz Wincenty. Dzisiaj wiemy, szanowni państwo, że to jeden z kapelanów KBW. To nie przypadkowy duchowny, to nie zwykły, prawdziwy ksiądz rzymskokatolicki. I widzimy także, kto wykonał tę egzekucję. Śmietański, Piotr Śmietański, jeden z dwóch znanych katów z Mokotowa. Myślę, że niewielu z państwa wie, że rotmistrz Witold Pilecki nie zginął tego wieczora sam. Wykonano zaraz po nim egzekucję na bardzo młodym człowieku. Miał 19 lat. Kazimierz Pawluczak, pseudonim Kruk, z oddziału Młota, czyli 6. Wileńska Brygada Armii Krajowej. To też bohater. Młody, nieznany. W jego przypadku, szanowni państwo, mamy prawie identyczny skład osobowy i mogę państwu dzisiaj pokazać, jak wyglądał człowiek, który uśmiercił naszego bohatera. Piotr Śmietański, kat, stoi na tym zdjęciu. To jest stopklatka wykonana z filmu, który zachował się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej. On nie pokazuje egzekucji naszego bohatera, ale pokazuje egzekucję, którą wykonano 8 marca 1947 roku na Mokotowie, a chodziło o trzech zbrodniarzy hitlerowskich, Ludwika Fischera, Józefa Meissingera, Maxa Daume. To postaci, które zostały stracone tego dnia, a po to, żeby pokazać, jak państwo polskie rozlicza się ze zbrodniami niemieckimi, hitlerowskimi, całą tą egzekucję sfilmowano. A ja dzisiaj dla państwa przygotowałem tylko ten jeden kadr, po to, żeby można zobaczyć wyjątkowo katów uwiecznionych w miejscu pracy. To jest jeden z budynków na terenie Mokotowa, z lewej strony Piotr Śmietański, z prawej Aleksander Drej. Obaj uśmiercili łącznie kilkaset osób i praktycznie poza rokiem 45, kiedy byli różni kaci, w pozostałych latach obaj wykonywali tylko egzekucje, nie tylko zresztą na Mokotowie. Na tym dokumencie, szanowni państwo, widzimy, kiedy prokurator Cypryszewski na końcu dokumentu stwierdzającego, że wykonano wyrok, pisze: ciało należy pochować. Najczęściej pisano: ciało pogrzebać, zwłoki pogrzebać. Mamy prawo przypuszczać i tego się będziemy trzymać, że wbrew temu, co niekiedy możemy gdzieś usłyszeć, że szczątki rotmistrza, ciało, zwłoki rotmistrza Pileckiego zostały gdzieś skremowane, tak moim zdaniem nie było. Zostały pogrzebane gdzieś na terenie Warszawy. I teraz, szanowni państwo, nie pokazuje łączki, pokazuje cmentarz na Służewie, cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej. Dlaczego to miejsce? No, szanowni państwo, kiedy będziemy mieli pewność, że z całą pewnością rotmistrz Witold Pilecki został pogrzebany na łączce? Wtedy, kiedy odnajdziemy jego zwłoki i zidentyfikujemy. Dopóki ten dzień nie nadejdzie, musimy przyjmować różne hipotezy i musimy je sprawdzić. Pierwsza z nich. Wiemy, szanowni państwo, że w styczniu roku 1948 szef Departamentu Więziennictwa wydał taki dokument, który nakazywał, aby odtąd, inaczej niż to było, zwłoki więźniów grzebać na lokalnych cmentarzach. Wtedy poszczególni naczelnicy zwracali się do władz miasta albo, jeżeli to był cmentarz parafialny, do władz kościelnych z prośbą o wyznaczenie takich miejsc. I proszę państwa, w kwietniu roku 1948 ksiądz proboszcz parafii na Służewie dostaje taki właśnie list, pismo od naczelnika Grabickiego z Mokotowa, żeby wyznaczył takie miejsce na terenie Służewa. Ksiądz proboszcz Wyrozemski odpisuje, że to jest chyba jakaś pomyłka. Więzienie już 2 lata temu, odpisuje naczelnikowi, zabrało kawałek pola przyległego do cmentarza i grzebało ofiary, o których nie mieliśmy żadnej wiedzy, nie wpisywaliśmy ich w żadną dokumentację, a teraz nagle prosicie nas o szczególne miejsce. Nie ma takiego miejsca na terenie cmentarza.
Myślę, że to spowodowało, że kolejnym adresatem pisma Grabickiego były władze miasta Warszawy. Ale zanim, szanowni państwo, powiem, gdzie wyznaczono kolejne miejsce, powiem o zdarzeniu, które miało miejsce w czerwcu 1948 roku. A ksiądz Wyrozemski wspomina taką sytuację, kiedy przyjechał jeden funkcjonariuszy więziennych ze zwłokami więźnia, tłumacząc się, że wprawdzie nie ma żadnych dokumentów, ale on je dowiezie. I możemy uznać, że zrobił to niejako z rozpędu. Skoro jeździł tam wielokrotnie, to ta informacja o tym, że jest nowy rozkaz i nowe miejsce musi być wyznaczone, mogła zwyczajnie do niego nie dotrzeć. I wiemy, że jeszcze w czerwcu 1948 roku niektóre szczątki, niektóre zwłoki przewożono ciągle z Rakowieckiej tam. Dlatego dopóki nie przebadamy, szanowni państwo, tego miejsca, nie możemy go wykluczyć. Władze miasta Warszawy odpisały pozytywnie na propozycję naczelnika Grabickiego i wyznaczono obszar, który dzisiaj znamy jako Łączkę, kwaterę EU. Wówczas, szanowni państwo, na terenie znajdującym się poza murem cmentarza wojskowego, ale w obrębie cmentarza komunalnego. Teren specjalnie wyznaczony, teren pilnowany przez władze więzienne, przez Urząd Bezpieczeństwa, do którego osoby postronne nie miały żadnego dostępu. A więc idealny teren do tego, żeby grzebać ludzi, których zabijano, a po których potem starano się zacierać ślad. Działania ekshumacyjne wykonaliśmy na Łączce w latach 2012-2013. Z lewej strony, szanowni państwo, te ciemne punkty to są doły śmierci, w którym odnajdywaliśmy naszych bohaterów w roku 2012. Te jasne punkty to działania z 2013 roku. Głównie, jak widać, działania wtedy były prowadzone pod drogą asfaltową, która przebiega po środku dawnego pola więziennego. Po prawej stronie te takie jasne, duże bloki to są kwatery, albo inaczej pochówki z lat 1982-1984. Wówczas, szanowni państwo, już w pierwszym etapie z całą pewnością natrafiliśmy na pierwszy rząd pochówków więziennych z 1948 roku. Pamiętamy wszyscy zeznania Władysława Turczyńskiego, który był odpowiedzialny za pochówki na Łączce, który przed Komisją Kosztyrki i przed swoim naczelnikiem w 1956 roku zeznawał, że grzebaliśmy tam, na końcu cmentarza, grzebałem według pewnego planu, w zasadzie chronologicznie. Jak dochodziłem do końca rzędu, zaczynaliśmy znowu od tego samego miejsca w rzędzie następnym. Tyle tylko, że czasem było tak, że było dużo śniegu albo były roztopy i grzebaliśmy na mozaikę, na tak zwaną mozaikę. Szanowni państwo, my dzisiaj już wiemy, że na Łączce odnajdujemy miejsca, gdzie na jednej przestrzeni mamy ludzi uśmierconych w odstępach 2, a nawet 3 lat. To oznacza, szanowni państwo, że to, o czym mówił Turczyński, istotnie miało miejsce. Była zima, zmrożona ziemia, im się nie chciało kopać, więc rozkopywano groby, które już istniały od 2-3 lat. To oznacza, szanowni państwo, że do końca, dopóki nie znajdziemy ostatnich szczątków, nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że wiemy, w jakim miejscu kopiemy. Pierwszy rząd to 1948 rok, drugi rząd, tutaj widoczny na tym zdjęciu, to 1949. Tam w tym rzędzie znaleźliśmy między innymi majora Hieronima Dekutowskiego Zaporę. Ale szanowni państwo, tutaj na tej części środkowej, gdzie była droga, niedaleko od pana majora Zapory odnajdujemy szczątki pana majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, straconego w 1951 roku. On nie mógł tam być, nie powinien tam być, a przecież szczątki tam odnajdujemy. I szanowni państwo, kiedy znamy już, tak nam się wydaje,
Tożsamość ludzi uśmierconych z pierwszego rzędu, a przynajmniej wielu z nich, wiemy, że to jest pierwszy rząd, a więc tam gdzieś powinny być szczątki pana rotmistrza. I wiemy, że tam w tym miejscu na przedłużeniu tego rzędu mamy jeden pomnik. To pomnik Tadeusza Leśnikowskiego, którego wdowa po nim jakimś cudem doprowadziła do tego, że władze cmentarne sprzedały jej kawałek ziemi i ona mogła tam zrobić symboliczny pomnik dla swojego męża. My, szanowni państwo, zaczęliśmy od pewnego czasu mieć przypuszczenie, że pod tym pomnikiem mogą być szczątki pana rotmistrza. Przypomnę, że pan rotmistrz zginął z młodym człowiekiem, a my, robiąc działania ekshumacyjne we wrześniu, przepraszam, w 2012 roku, obok tego pomnika natrafiliśmy na szczątki dwóch ludzi, czaszkę i nogi drugiego. My byliśmy pewni, że pod pomnikiem są szczątki dwóch ludzi, nie wiedzieliśmy tylko kogo. Żeby się przekonać, działania wykonaliśmy, jak widać, zimą. To był styczeń 2013 roku. Wydobyliśmy, szanowni państwo, te szczątki i do dzisiaj nie mamy pewności, czy nie są to szczątki, na które czekaliśmy. Na tym zdjęciu widzą państwo przybliżenie tego pierwszego rzędu. Te czerwone punkty to są zidentyfikowane mogiły. Tam już wiemy, kto leży. Z lewej strony pierwszy w dolnym rzędzie, pierwszy czerwony punkt to pułkownik Stanisław Kasznica. Dalej osoby stracone w czerwcu i lipcu roku 1948. Pułkownik Kasznica został stracony na 2 tygodnie przed naszym bohaterem 12 maja roku 1948. Więc tam gdzieś koło niego powinniśmy poszukiwać miejsca, gdzie pogrzebano naszego bohatera. Pod numerem 1, zielonym kolorem, zaznaczyłem miejsce dla nas niezwykle ciekawe, w którym sobie wiele obiecywaliśmy. Tam była, kiedy rozpoczęliśmy pracę, ścieżka, kiedy zdjęliśmy płyty chodnikowe, sprawdzamy w tym miejscu, a tam są szczątki pojedynczej osoby. Byliśmy zdziwieni, bowiem mieliśmy tam do czynienia ze szczątkami kobiety. Kobiety, o której wiedzieliśmy, bo to jest w dokumentach więziennych, że jej ciało zostało przekazane do Zakładu Anatomii tutaj w Warszawie. Tymczasem znajdujemy tą kobietę, nie mamy wątpliwości, że to jest ona. Była bardzo charakterystyczna. Kobieta nie miała ręki. To była Niemka, Niemka bez ręki, skazana za zbrodnię, a my odnajdujemy, szanowni państwo, szczątki kobiety, która nie ma ręki. W tym miejscu, gdzie spodziewaliśmy się zastać szczątki pana rotmistrza. Wracamy, szanowni państwo, do zdjęcia lotniczego, które wielokrotnie pokazywałem. Rok 1955. Działania, które pokazują nawożenie ziemi na łączkę. Łączka znajduje się z lewej strony w tym trójkącie. Widzimy kilka ciemnych, pionowych linii. To są rzędy pochówków więziennych z lat 48 do 56. I w samym rogu, szanowni państwo, widzimy wykopanych 3-4 świeże mogiły. Co to oznacza, szanowni państwo, że w latach 50. znowu było to, o czym mówił Turczyński, że w tych samych miejscach dokonywano ponownych pochówków. Spodziewamy się, szanowni państwo, że szczątki rotmistrza Witolda Pileckiego mogą się znajdować w dalszej części rzędu pierwszego, ale to jest rząd, w którym dokonywano pochówków nie tylko w latach 82-84, ale jeszcze wcześniej, w połowie lat 50. I w jednym dole obok pana rotmistrza powinien być także pogrzebany Kazimierz Pawluczak, pseudonim Kruk. Żeby, szanowni państwo, ta sytuacja nie była taka prosta, podzielę się z państwem jeszcze wątpliwością, którą mamy od pewnego okresu, od kilku miesięcy. Dostaliśmy informację od jednego człowieka, który znał strażnika więziennego. Strażnik więzienny narysował mu plan z informacją, że rotmistrz Witold Pilecki nie leży wcale na żadnej łączce, na żadnej służewie. Jest pogrzebany na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Narysował plan. Według tego planu
pan rotmistrz został pogrzebany zaraz za szpitalem więziennym. A ja chciałbym państwu przypomnieć taki fragment wspomnień Stanisława Salskiego, który bardzo dobrze znał pułkownika Kasznicę, który oglądał jego egzekucję z okna i powiedział, że przyprowadzono go, pana pułkownika, przypomnę 12 maja 1948, do takiej szopy, która była blisko szpitala więziennego. W samym progu tej szopy strzelono mu w głowę, a potem nie wypchnięto, tylko wkopano tak naprawdę jego zwłoki do środka tej szopy. I dalej pisze pan Salski, że pogrzebano go gdzieś pod wiatrakami. Pogrzebano gdzieś pod wiatrakami, szanowni państwo, to oznacza gdzieś na terenie więzienia blisko tego szpitala. No tak, ale przecież my wiemy, że pułkownik Kasznica został przez nas odnaleziony na Łączce. Nie ma go pogrzebanego na terenie więzienia. I szanowni państwo, teren więzienia przy ulicy Rakowieckiej, główny budynek w centrum, po prawej stronie w dole zdjęcia widzimy teren szpitala, zaraz za nim ciemna plama, trochę jaśniejsza obok, to jest teren ogródków działkowych tak naprawdę, bo tam funkcjonariusze wykorzystywali ten teren do różnych upraw i tam gdzieś mogą spoczywać szczątki pana rotmistrza. O tym, że nie jest to opowieść, którą można od razu wyrzucić do kosza, bo jest niewiarygodna, niech świadczy ten protokół Polskiego Czerwonego Krzyża. Szanowni państwo, wykonany w 1974 roku. A o czym on mówi? Że w czasie robienia wykopu pod przewody kanalizacyjne na terenie więzienia przy Rakowieckiej 37, wtedy w 1974 roku, znaleziono szczątki dwóch osób pogrzebanych zaraz za szpitalem więziennym. Szanowni państwo, ja nie mówię, że jest to miejsce, gdzie z całą pewnością są szczątki pana rotmistrza. Ja tylko dzisiaj chciałem się z państwem podzielić wiedzą, którą posiadamy i pokazać jednocześnie skalę trudności, która przy tych pracach występuje. Każde z tych miejsc musimy zbadać. Ja osobiście myślę, że to Łączka jest tym miejscem, które kryje szczątki pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Nie wykluczam jednak, że tak się z powodów, o których dzisiaj już państwu powiedziałem, nie stało. Wierzę, szanowni państwo, że bez względu na te wszystkie trudności, które przy tych działaniach występują, uda się je pokonać. Jestem o tym głęboko przekonany, że szczątki pana rotmistrza zostaną odnalezione. To jest tylko kwestia czasu. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. To ja może zadam... Tadeusza przywitajmy przy okazji. Moje pierwsze pytanie jest takie. Były trzy miejsca, gdzie grzebano naszych bohaterów w Warszawie. To jest Łączka, to jest Służew, czyli cmentarz na ulicy Wałbrzyskiej oraz Brudno. Pan profesor nic nie powiedział o Brudnie, a może tam znajduje się pan rotmistrz. To po pierwsze. Drugie pytanie jest takie. Na Łączce pogrzebano nie tylko naszych bohaterów, ale również inne osoby. Niemców, żołnierzy UPA i tak dalej, i tak dalej. Czy jest tam też szansa, że znajduje się tam likwidator getta Sztrop? Nie powiedziałem nic o Brudnie, szanowni państwo, bowiem prezentowałem nasze doświadczenia, nasze prace od września, od jesieni tamtego roku, a na Brudnie byliśmy w lipcu w tamtego roku, to dlatego. Nie wydaje mi się, żeby tam był pogrzebany pan rotmistrz, bowiem dokumenty, które przebadaliśmy, wskazują jednoznacznie na to, że
pochówki na Brudnie odbywały się do końca 1946 roku. Nie natrafiliśmy na późniejszy czas. Dlatego sądzę, że Brudno to nie jest to miejsce, gdzie są szczątki pana rotmistrza, co nie oznacza, szanowni państwo, że tam prac nie należy prowadzić. Trzeba je skończyć. To, co robiliśmy w tamtym roku, stanowi wstęp, pierwszy etap, a my przecież musimy tam powrócić. Mieliśmy powrócić w czerwcu z różnych powodów. Od nas, zapewniam państwa, zupełnie niezależnych, nie możemy w czerwcu tam wrócić. Wierzę, że to będą kolejne miesiące. Tych działań po prostu nie można tam pozostawić niezakończonych. Żeby to jednak się stało, trzeba doprowadzić do tego, że przynajmniej częściowo rozbierze się infrastrukturę pomnika, który tam stoi. To jest charakterystyczny krzyż z takimi kamieniami, które są wmontowane w ten krzyż. I nie o tym krzyżu mówimy, tylko o tym wybrukowanym jakby dziedzińcu więziennym, który jest tam obok krzyża. Wierzę, że to się w tym roku uda. Jürgen Stropp był jednym z tych, którzy byli straceni na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. I szanowni państwo, musimy przyjąć, że jest tak, jak pani sugeruje, że jest to jedna z tych osób, których szczątki są pogrzebane na Łączce. Komuniści z chwilą śmierci nie robili żadnego rozróżnienia. Wszystkie osoby, które zostały stracone czy zmarłe, zostały grzebane potem w jednym miejscu. Bez względu na to, czy byli zbrodniarzami, czy byli bohaterami, czy byli przedstawicielami obcych armii. Macie państwo pytania? Zadałam już dwa. Ja mam pytania, dwa. Postaram się mieć donośny głos, także nie mam problemu. Panie profesorze, na początku wielki szacunek dla pana i pańskiego zespołu za niezwykłą determinację wielu lat pracy. Staram się obserwować na bieżąco, chociaż wiadomo, cenzura, którą mieliśmy ostatnie lata, była niesamowita. Teraz dopiero wychodzi wiele rzeczy, które pan i pański zespół robiliście. Pierwsze pytanie. Czy w ramach tych zwrotów akcji, które pan zaznał, chociażby znajdowania osób, których państwo się nie spodziewaliście, chociażby tej kobiety bez ręki. Czy mamy prawo twierdzić, że te znaleziska, które były w protokole PCK przygotowane w 1971 roku, czy może okazać, że te zwłoki nawet zostały gdzieś wykopane i przeniesione, a gdzieś ten protokół przeniesienia zwłok mógł być zaginiony, nie trafił jeszcze? To jest pierwsze pytanie. Można na to odpowiedzieć, bo drugie będzie dłuższe. Dobrze. Musimy założyć każdą ewentualność, że protokół, który był państwu prezentowany, dotyczy, czy może dotyczyć szczątków pana rotmistrza i Kazimierza Pawluczaka. Możemy założyć, że nie dotyczy tych osób. Za to wskazuje, że istotnie tam na terenie więziennym obok szpitala grzebano różne osoby, a to oznacza, szanowni państwo, że powinniśmy tamten teren przebadać. Mogę państwu ujawnić dzisiaj tą informację, że latem tego roku wchodzimy na Rakowiecką i będziemy prowadzili prace poszukiwawcze ziemne na terenie więzienia. To wielka radość, bo parę lat temu jeszcze nie do pomyślenia, szanowni państwo, żeby można prowadzić takie prace. Dzisiaj mamy wielką przychylność władz więziennych i to jest tylko i wyłącznie kwestia pewnych uregulowań prawnych i działań organizacyjnych, które musimy wykonać, niczego więcej. Drugie pytanie, panie profesorze, jest takie. Zaprezentował pan pracę, które odbywały się na Łączce. Tam były sprzeciwy nie tylko władzy, ale i również osób, spadkobierców grobów, które powstały później w latach 80. Jak wyglądają dzisiaj ustalenia, czy ewentualnie pozwolenia na prace ekshumacyjne pod tymi grobami celem dalszych prac? Dziękuję panu. Szanowni państwo, przekażę państwu wiedzę, którą mam, ale od razu powiem, że nie jest to wiedza bezpośrednia. Ja nie uczestniczę w takich pracach. Ja nie jestem partnerem do rozmów. To się odbywa poza mną. Tak naprawdę w tej chwili jest to gestia
wojewody mazowieckiego. Wiem, że urzędnicy Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego zakończyli już proces rozmów z tymi rodzinami z lat 80., które są właścicielami, spadkobiercami pomników. Słyszałem, że zostało to już zakończone. Słyszałem, bo tylko tak mogę się z Państwem tą wiedzą podzielić, że na początku czerwca ma zostać w wyniku przetargu wyłoniona firma, która będzie przenosiła w inne miejsca, nie tylko na terenie Powązek, ale też na inne cmentarze, te pomniki i szczątki bo z lat 82-84. Jeżeli tak, to oznacza, Szanowni Państwo, że latem tego roku, z chwilą, kiedy tylko ta ekipa zakończy pracę, my będziemy mogli rozpocząć etap, na który od już wielu lat oczekujemy, od 2013 roku. Teraz, Szanowni Państwo, jest tak, że pojedyncze przenosiny grobów mają miejsce już na łączce. Jest tam nasz pracownik przy tych przenosinach, Michał Nowak. Jest na sali Michał? Michał, pokaż się. Michał Nowak, siedzący tutaj, Szanowni Państwo, był przy takiej jednych przenosinach. Myśmy postawili taki warunek. Nie może być tak, że jakakolwiek firma, nawet najlepsza na świecie, będzie nas informowała, co tam zostało zrobione. My musimy być przy tych przenosinach. My, Szanowni Państwo, mamy przekonanie, że szczątki naszych bohaterów są pod tymi szczątkami z lat 80., ale są także obok. Grabarze kopiący w latach 80. natrafiali na szczątki i gdzieś je obok wyrzucali, Szanowni Państwo, wyrzucali, tak to trzeba określić. I my dzisiaj musimy mieć całkowitą pewność, że jakiekolwiek działania ziemne tam na łączce nie odbywają się gdzieś za naszymi plecami. Jestem dobrej myśli, wierzę, że ten długi okres oczekiwania dobiegnie wreszcie końca i będziemy mogli wreszcie latem tego roku dokończyć działania poszukiwawcze, których celem jest odnalezienie szczątków ludzi, których dzisiaj liczbę szacujemy jeszcze na około 90 do 100, bo to jest taka liczba, która nam brakuje do tych odnalezionych. Dotychczas mamy 202 osoby, brakuje jeszcze około 90 do 100. Wierzę, że tak się stanie w tym roku, Szanowni Państwo. Ja mam pytanie, panie profesorze, bo z informacji, które wyczytałam gdzieś w mediach, jest powiedziane, że nie tylko łączka na cmentarzu wojskowym na Powązkach jest miejscem, na którym grzebano naszych bohaterów, że takich kwater jest więcej, o czym niewiele osób wie. Czy może nam pan coś powiedzieć i przybliżyć tą informację? Mówię o cmentarzu wojskowym. Mówimy o Powązkach wojskowych. Szanowni Państwo, jest tak, jak mówi pani Beata Sławińska. My nie mamy żadnych wątpliwości, że łączka jest tylko jedną z kwater, na której grzebano ofiary systemu komunistycznego, a te inne kwatery. Te inne to, Szanowni Państwo, takie kwatery jak F, F2, F3. To są te kwatery, które jak Państwo pójdą, łatwo stosunkowo na nie trafić, bowiem idąc do łączki, po lewej stronie zbliżamy się do pomnika smoleńskiego, a po prawej stronie, krótko przed pomnikiem smoleńskim, po prawej stronie mamy trzy kwatery, o których teraz mówiłem. To są kwatery, na których do niedawna jeszcze odbywały się pochówki na przykład twórców stanu wojennego, ludzi zasłużonych dla władzy komunistycznej. Ale na tych kwaterach, które wymieniłem, Szanowni Państwo, co ciekawe, nie grzebano ludzi straconych, skazanych na karę śmierci i straconych. Na tych kwaterach grzebano tych, których zamordowano w śledztwie, tak jak na przykład Rodowicza Anodę. To jest jedna z tych wcześniejszych kwater. To są ci, którzy zmarli w więzieniu, ale nie tych, których tracono. Dla traconych wybrano wyłącznie jedno miejsce i to jest łączka. Co nie oznacza, że jakieś pojedyncze szczątki osoby, która zmarła bądź została zakatowana, nie zostały tam umieszczone. Ja pamiętam taki fragment wypowiedzi cytowanego już przeze mnie jednego z funkcjonariuszy Turczyńskiego, który powiedział, że przygotowywaliśmy wcześniej doły na pochówki, ale zdarzało się, że jak przyjeżdżaliśmy rano, to one już były zajęte.
co oznaczało zajęte, że inne służby typu informacja wojskowa albo UB jakieś zwłoki przywieźli, wykorzystali to miejsce, bo przecież wiedzieli, że grzebie się na Łączce, mieli jakąś wiedzę. Przyjechali, pogrzebali. A więc Turczyński nie wie, kto to był. My wiemy, że to była jakaś ofiara UB albo informacji, ale nie stracona, nie skazana na karę śmierci, bo wówczas o tym wiedziałby Turczyński. Tak jak powiedziałem już dzisiaj, do ostatniego dnia, szanowni państwo, dopóki nie odnajdziemy wszystkich, nie wydobędziemy i nie zidentyfikujemy, nie będziemy mogli powiedzieć do końca, czyje szczątki zostały pogrzebane tam na Łączce. Czy macie państwo pytania? Proszę bardzo. Skoro państwo planują szukania szczątków na terenie więzienia na Rakowieckiej, to może warto przywołać informację, którą ja otrzymałam od księdza Maja, który posiada kroniki, a w nich zapisany jest los druhny Heleny Trzcińskiej, która dostała wyrok śmierci wykonany w ten sposób, że w więzieniu na Rakowieckiej wrzucono ją do piwnicy, w której były tylko szczury. To był koniec jej życia i sposób wykonania wyroku śmierci. Może te szczątki też warto gdzieś odnaleźć na tym terenie. Szanowna Pani, Szanowni Państwo, znamy archiwum księdza prałata Maja. Nie możemy nie znać tych materiałów, prowadząc prace poszukiwawcze w Warszawie. To, co tam się znajduje, to jest materiał przeogromny, gromadzony w szczególnych latach. Dzisiaj jest łatwiej nam docierać do materiałów, ale to, co ksiądz prałat gromadził, robił w czasie, kiedy przecież tak naprawdę robić tego nie można było w okresie komunizmu. Przykład, który pani przywołała, Heleny Trzcińskiej, pięknej postaci zresztą. Małe sprostowanie, tak, harcerka. To była postać, która nie została skazana na karę śmierci. Ona została tak naprawdę zakatowana i nie jest pogrzebana na terenie Powązek. Ona została pogrzebana na terenie cmentarza przy ulicy Wałbrzyskiej w Warszawie. W tym archiwum znajduje się pewien dokument, który wyraźnie opisuje, jak rodzina doprowadziła cudem, tylko dlatego, że miała znajomego urzędnika administracji watykańskiej, doprowadziła do tego, że przeprowadzono na terenie cmentarza przy Wałbrzyskiej działania poszukiwawcze. To się działo przy członkach rodziny. Funkcjonariusze rozkopali kilka dołów. W tych dołach były szczątki różnych osób. To piąty chyba, jak pamiętam, z kolei dół odkopany ukazał szczątki kobiety. Rozpoznano ją po ubraniu, ale także po długich włosach, które miała. Rodzina z tego miejsca te szczątki podjęła, pochowała na terenie cmentarza przy Wałbrzyskiej na innej kwaterze, a więc Helena Trzcińska ma swój grób na terenie cmentarza przy ulicy Wałbrzyskiej. Ale korzystając z okazji, chcę powiedzieć tak, to co zrobił ksiądz prałat Maj, gromadząc te materiały w tamtym strasznie trudnym okresie, utrwalając i jego współpracownicy, bo przecież to jest, był cały zespół ludzi, którzy spisywali ręcznie bardzo często te bezcenne relacje ludzi, którzy już dzisiaj odeszli, których już dzisiaj nie ma. Zasługuje to na najwyższy szacunek, najwyższe uznanie. To dziękujemy panie profesorze i oddajemy mikrofon Tadeuszowi. Zapraszam. Witam państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się w wyjątkowym dniu. To jest data, szczególna data zamordowania naszego bohatera. Jeśli ktoś by mnie z państwa pytał o taki swego rodzaju ranking naszych bohaterów, to nie jest najlepsze określenie może, ale możemy użyć takiego słowa, jak sądzę. Jeśli chodzi o tę historię naszą współczesną, nie powiem powojenną, bo wojna w Polsce trwała dalej, to jest idea i czyn naszych żołnierzy wyklętych. To się nie skończyło 8 maja 1945 roku, tylko no, przynajmniej następnych 10 lat nasi żołnierze bili się o
niepodległość. Ja bym powiedział wtedy, zapytany, kto z naszych rodaków jest najwybitniejszy, jeśli chodzi o ten okres po 1944 roku, to powiedziałbym tak. Pierwsze miejsce przyznałbym bezdyskusyjnie Karolowi Wojtyle, papieżowi Janowi Pawłowi II. Drugie miejsce zapewne przypadłoby kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, prymasowi tysiąclecia. Natomiast trzecie miejsce uzyskałby rotmistrz Witold Pilecki. Jak Państwo zauważyli, zapewne jest to pierwszy mundurowy, pierwszy żołnierz dowódca, czyli myślę, że bardzo wysoko, prawda? Najwyżej jak można by go plasować. Byliśmy, drodzy Państwo, przed spotkaniem z Wami na niezwykłej też uroczystości w tej byłej katowni przy ulicy Rakowieckiej. Występował tam zespół Contramundum, taki rockowy zespół, ale niezwykły, bardzo mocny, patriotyczny przekaz. To była druga, jeśli pamięć mnie nie myli, tego typu uroczystość na Rakowieckiej, kiedy zebrały się osoby zajmujące się tematem, ale też rodziny zamordowanych tam bohaterów. Przed laty odbyła się tam msza celebrowana przez arcybiskupa Kazimierza Nycza. Pierwsza msza dla rodzin żołnierzy wyklętych. Pierwsza od czasów wojennych, bo przed wojną w tej samej sali była kaplica i tam rzeczywiście msze się odbywały. Niestety po roku 1944 no, też zaprzestano organizowania tam mszy, a w tej sali, dokładnie w tym miejscu odbywały się też procesy polityczne, procesy kapturowe. Tam też skazywano na ciężkie wyroki ludzi przetrzymywanych przy ulicy Rakowieckiej. Padły słowa szalenie ważne, odtwarzające też moment egzekucji. I tutaj no, to nie było miejsce, żeby polemizować z tymi słowami, natomiast teraz mogę się z Państwem podzielić taką oto informacją, że według moich również ustaleń to miejsce, gdzie zamordowano rotmistrza Pileckiego, mieści się gdzie indziej niż do tej pory sądziliśmy. Wielu z nas lokowało to miejsce w piwnicach rakowieckiej. Tak też ta historia przeszła do popkultury, nawet weszła do popkultury, do filmów. Jeśli Państwo znają sztukę śmierci rotmistrza Pileckiego w reżyserii Ryszarda Bugajskiego, to tam ta ostatnia finałowa scena odbywa się właśnie w podziemiach rakowieckich. Widzimy taki długi, wąski korytarz. Rotmistrz tam jest prowadzony po wcześniejszym wyprowadzeniu z celi. I na końcu stoją egzekutorzy. Tam jest zapewne ksiądz, tam jest prokurator, tam jest naczelnik więzienia, czyli zastępca Ryszard Moniko. I tam jest kat, który za chwilę będzie strzelał w tył głowy. Widzimy, jak strzela rotmistrzowi w tył głowy, jak rotmistrz osuwa się na takie trzy schodki, które tam się znajdują. To jest autentyczne miejsce. Ta piwnica znajduje się do dziś na Rakowieckiej i chwała dzisiaj rządzącym, że wreszcie po tylu latach powstanie tam wielkie muzeum żołnierzy wyklętych. Czekaliśmy na to bardzo długo. Wiele osób, wiele środowisk walczyło o to, żeby tak się stało i wreszcie doczekamy się tego muzeum. Będzie można, jak sądzę, przede wszystkim zaprowadzić tam wycieczki szkolne, żeby nasza młodzież poznała, na czym polega komunizm, że to nie jest tylko zabawa, że to nie jest tylko taki wesoły barak, prawda? Tylko poznają tam genezę tego strasznego systemu. Tą genezą jest zbrodnia na narodzie
polskim. To wszystko widać na Rakowieckiej. Ilekroć, drodzy Państwo, tam jestem, to ciarki mnie przechodzą. Mam też w pamięci oczywiście rotmistrza Witolda Pileckiego, ale też mojego tatę, który przecież był tam więziony za tę samą działalność, którą prowadził rotmistrz. Przecież należał do grupy Witolda Pileckiego. Najpierw razem konspirowali, prowadzili działalność wywiadowczą. Później w maju 1947 roku zostali osadzeni na Rakowieckiej. Tam przeszli wszyscy bardzo ciężkie śledztwo. Ostatecznie proces, wyroki śmierci. I tylko cudem właściwie tata uniknął losu swojego dowódcy. Ale wracając do momentu śmierci naszego bohatera, trzeba powiedzieć tak. To się odbyło oczywiście na Rakowieckiej, natomiast twierdzę, że gdzie indziej, nie w piwnicach, tylko w budynku starej kotłowni. Są relacje potwierdzające ten właśnie moment, ten fakt. Z jednej strony relacja księdza Jana Stępnia, współwięźnia z Rakowieckiej. On miał widzieć egzekucję, przynajmniej początek egzekucji na rotmistrzu Witoldzie Pileckim i mówi tak, rotmistrza poprowadzili przez dziedziniec więzienny aż do tego oddzielnie stojącego budynku, gdzie była stara kotłownia. Tam padł zapewne ten ostatni, jedyny strzał. Potwierdza to również człowiek z drugiej strony barykady, czyli wspomniany już też przez profesora Szwagrzyka Ryszard Mońko, zastępca naczelnika więzienia mokotowskiego. Ten, który jest podpisany pod protokołem wykonania wyroku śmierci na naszym bohaterze. On mówi tak, szliśmy razem z rotmistrzem Pileckim przez dziedziniec więzienny. Doszliśmy do budynku starej kotłowni. Ja już nie wszedłem dalej, tam udał się tylko kat i słyszałem jeden strzał. A to wszystko, drodzy Państwo, pozwala nam sądzić, że w tamtym miejscu, właśnie w budynku starej kotłowni, został uśmiercony nasz bohater. Z tego faktu, że jest to stara kotłownia, córka rotmistrza Witolda Pileckiego, Zofia, wyciąga wniosek, że rotmistrz Pilecki mógł zostać spopielony, bo skoro kotłownia, prawda, kotły, to tam też nie tylko mordowali, ale również spopielali szczątki. Myślę, że jest to wniosek nieuprawniony. Zofia Pilecka, mimo swojego entuzjazmu wobec tego, co się dzieje w Polsce, wobec tego entuzjazmu, jaki towarzyszy żołnierzom wyklętym i rotmistrzowi Pileckiemu, myślę, że ma jednak problem ze zrozumieniem tego, że poszukiwania szczątków jej taty mogą trwać tak długo. Nie dopuszcza do siebie myśli, że te szczątki, jeśli są, to one nie zostały jeszcze odnalezione, bo przecież to trwa już 27 lat od tego tak zwanego przełomu okrągłostołowego. Dlatego szuka wytłumaczenia tego faktu i znajduje tę starą kotłownię, skoro tam sugeruje, że jej tata został właśnie spopielony, stąd nie trafił do tych bezimiennych dołów śmierci na Łączce, ale tutaj sądzę, że zgadzamy się z profesorem Szwagrzykiem, że prawdopodobnie, nie wykluczając innych możliwości, rotmistrz Pilecki, jego szczątki zostały przewiezione na Łączkę, czyli właśnie poza terenem ówczesnego cmentarza Powązkowskiego i tam zrzucone do bezimiennego dołu. Drodzy Państwo, jeszcze jedną sugestię Państwu przedstawię. Ja właściwie już poniekąd zapomniałem o tej wersji wydarzeń, natomiast warto chyba się podzielić też tą informacją. Ona dotyczy też grzebania naszych bohaterów i to jest zupełnie inne miejsce niż też wymienialiśmy je do tej pory.
W połowie lat 90., kiedy rozpoczynałem swoje badanie nad zbrodniami komunistycznymi, stalinowskimi, a pracowałem wtedy w Życiu Warszawy, w redakcji dziennika Życie Warszawy, dostałem bardzo ciekawy list napisany ręką starego człowieka. Otworzyłem i zobaczyłem słowa, które mną wstrząsnęły, muszę powiedzieć. W tym liście człowiek, który podpisał się też w sposób bardzo ciekawy, charakterystyczny, jako ubek emeryt. Tenże ubek emeryt napisał, cytuję teraz z głowy, szczątki polskich bohaterów mordowanych przez reżim komunistyczny były przewożone w różne miejsca Warszawy. Jeśli pan szuka szczątków generała Fildorfa czy rotmistrza Witolda Pileckiego, proszę zainteresować się terenem wyścigów konnych. Tenże ubek emeryt lokował to miejsce przy fosach, jak napisał. Nie wydaje mi się, znając dzisiejszy stan wiedzy na ten temat, żeby było to możliwe, no bo oczywiście w tym miejscu też byli chowani nasi bohaterowie. Nawet na murze wyścigów konnych można odczytać dzisiaj tablicę poświęconą zamordowanym. Natomiast ci, którzy byli strzelani w tył głowy na Rakowieckiej, trafiali najpierw na Służew, potem na Łączkę. I rzeczywiście to, o czym mówił profesor Krzysztof Szwagrzyk, jest tutaj szalenie istotne. Moment zamordowania Stanisława Kasznicy 12 maja 1948 roku może świadczyć o tym, że rotmistrz Pilecki zamordowany 25 maja również na Łączkę został wywieziony. Być może już wtedy od tego momentu przewożono przede wszystkim na Łączkę, co nie wyklucza oczywiście, że jeszcze niektórych mogli też zawieźć i schować na Służewie. Drodzy Państwo, wracając do dzisiejszej daty, dzisiejszej rocznicy, 25 maja, trzeba powiedzieć tak, że ta relacja, czy też te relacje, z którymi się spotkałem, które opisują ostatnie chwile życia Witolda Pileckiego, zawierają jeszcze jedną tragiczną informację. Wynika z nich mianowicie, że to nie jest relacja Ryszarda Mońki, on by się pewnie nigdy do tego nie przyznał, ale ksiądz Jan Stępień twierdzi tak, że rotmistrz Pilecki nie szedł na egzekucję sam. On nie uczynił ani jednego samodzielnego kroku. Jego po prostu ciągnęli przez ten dziedziniec więzienny. Stąd można wyciągnąć, drodzy Państwo, wniosek no, tragiczny, jak sądzę. Rotmistrz Pilecki mógł w momencie doprowadzania go do miejsca straceń już nie żyć, a przynajmniej był pozbawiony świadomości. Skąd to się wzięło? Dlaczego tak to mogło wyglądać? A no, nie podejmę się też próby podważenia relacji księdza Jana Stępnia. Nie mam żadnego powodu, żeby uważać, że on konfabuluje. Praktyka, zbrodnicza praktyka tych bestii ubeckich była taka, że bardzo często śledztwo jeszcze gorsze niż przed procesem prowadzono już po zapadnięciu wyroku. Możecie Państwo spytać, czemu tak się też działo? Odpowiedź jest dosyć prosta. Przykład procesu rotmistrza Pileckiego pokazuje, tych ludzi trzeba było pokazać właśnie opinii publicznej, czyli śledztwo musiało w pewnym momencie zostać niezakończone właśnie, ale przerwane. Trzeba było tym ludziom dać odsapnąć, przypudrować ich, można nawet powiedzieć. Ale jeśli Państwo zobaczą zdjęcia zbliżenia z ławy
oskarżonych. Główni oskarżeni to jest rotmistrz Witold Pilecki, oczywiście dowódca, potem mój tato, w końcu Maria Szelongowska. To niestety szczególnie po Marii Szelongowskiej widać dobrze, że ona jest po prostu sina. Nie dało się przykryć tego, nie dało się tego przymalować czy przypudrować. Ona po prostu nosi na sobie ślady tego bestialstwa ubeckiego. Ale w momencie, kiedy te wyroki już zapadły, wobec wielu z nich Bezpieka świetnie wiedziała, że może sobie pofolgować, ponieważ oni już nie opuszczą więziennych murów, że oni po prostu zostaną wywiezieni do, i zrzuceni do tych bezimiennych dołów. Tak, jak sądzę, sprawa wyglądała, jeśli chodzi o rotmistrza Witolda Pileckiego. Ci ubeccy kaci świetnie wiedzieli, że on zostanie już zamordowany na Rakowieckiej, a następnie przewieziony właśnie w nieznane miejsce i oni zapewne wtedy dali mu poważnie w kość. Wtedy rzeczywiście mogli stosować dodatkowe tortury wobec rotmistrza. Ta relacja księdza Jana Stępnia mówi o tym, że takie tortury były zadawane przed samą, mogły być zadawane przed samą egzekucją. Stąd wniosek, jak mówię, jest dosyć porażający. Prawda? Wiele wskazuje na to, że zamordowali już po prostu trupa, prawda? Że ten strzał w tył głowy był de facto formalnością, zbrodniczą formalnością. Rotmistrz Pilecki, jeśli w ogóle możemy mówić o szczęście w takiej sytuacji, to jednak chyba takie szczęście miał, bo uśmiercił go Piotr Śmietański, starszy sierżant UB, morderca wielu naszych żołnierzy wyklętych z Rakowieckiej. Ale śmiem twierdzić, że jeszcze gorzej mieli ci, którzy zginęli z ręki następcy Piotra Śmietańskiego, czyli Aleksandra Dreja. Obu tych dżentelmenów ubeckich widzieliśmy na wspólnym zdjęciu. To byli oczywiście degeneraci, to byli oprawcy. No szkoda też, że nie ponieśli żadnej kary, tak jak zresztą pozostali mordercy rotmistrza Pileckiego i innych żołnierzy wyklętych. Ale na czym polegał dodatkowy problem z Aleksandrem Drejem? Też starszy sierżant UB, on był notorycznym alkoholikiem. Z relacji, które się zachowały, wynika też, że on uśmiercał naszych bohaterów, będąc w stanie upojenia alkoholowego. Nie chciałbym znaleźć się w skórze naszych żołnierzy, którzy mieli przed sobą zapewne pijanego kata. No to musiał być koszmar. Oni przeżyli koszmar na Rakowieckiej, jeszcze ten ostatni moment całkowicie tragiczny, a jednak zachowywali oczywiście godność do końca. Większość z nich zachowała się do końca niezłomnie, dlatego dzisiaj mówimy o nich żołnierze wyklęci niezłomni. Ja bym doprecyzował, wyklęci przez komunę żołnierze niezłomni. Przecież my ich nie wyklinaliśmy, Polacy ich nie wykleli, sami siebie też nie. Piękne słowa Andrzeja Dudy może warto też w tym szczególnym dniu dzisiejszym przywołać podczas pogrzebu Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Co powiedziała głowa państwa? Powiedziała tak, Łupaszce godności wracać nie trzeba. Ani my tej godności mu nie odebraliśmy, ani on sam też sobie jej nie odebrał. Trzeba przywrócić godność państwu polskiemu. I myślę, że to ma właśnie miejsce przez sposób, w jaki państwo polskie upomina się dzisiaj o swoich żołnierzy niepodległości, swoich żołnierzy niezłomnych. Drodzy państwo, mówiąc o bohaterach, nie sposób powiedzieć też jeszcze kilka słów o oprawcach. Piotr Śmietański czy Aleksander Drej stali na końcu tej wielkiej zbrodniczej machiny. Ale gdy prześledzimy procesy polityczne czasów stalinowskich, chociażby
wobec więźniów Rakowieckiej. Widzimy, że to nie kilka osób tylko doprowadziło do śmierci konkretnego bohatera, na przykład rotmistrza Witolda Pileckiego. To była wielka machina zbrodni. Cały potężny aparat śledczy, zastępy sędziów i prokuratorów. Nie zapominajmy oczywiście o kierownictwie partii i państwa. Na dokumentach śledztwa rotmistrza Pileckiego, mojego taty i pozostałych, widnieją podpisy tych najważniejszych, czyli przede wszystkim Romana Romkowskiego, wiceszefa bezpieczeństwa publicznego. Na niektórych też podpisał się szef, czyli Stanisław Radkiewicz. Oczywiście swój podpis składał też Józef Goldberg-Różański, szef Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jak wiemy, wyroki śmierci zatwierdził, wyrok śmierci wobec rotmistrza Pileckiego zatwierdził Bolesław Bierut. Błędnie, jak sądzę, nazywany prezydentem Polski. To jest jakieś nieporozumienie, jeśli my w ten sposób tego człowieka określamy. Przecież to był morderca Polaków, sowiecki agent, agent NKWD. Zresztą warto dodać, że ci wszyscy komuniści, którzy rządzili Polską, to była po prostu grupa przestępcza, przestępcza banda, która w sposób nielegalny objęła władzę w Polsce nad Polakami w roku 1947, fałszując całkowicie wybory do Sejmu. Ich przecież nikt nie wybrał. No? Ale mając w pamięci jeden z wyroków Sądu III Rzeczpospolitej, wyroku na twórców stanu wojennego, sąd, pamiętamy, określił wtedy Jaruzelskiego i towarzyszy mianem Związku Przestępczego o charakterze zbrojnym. Tylko, drodzy Państwo, ja zawsze powtarzam, ten Związek Przestępczy o charakterze zbrojnym nie zaczął się 13 grudnia 1981 roku. On się zaczął dużo wcześniej, przynajmniej w roku 1944. A można wywieść historycznie, że to wszystko zaczęło się od 17 września 1939 roku. I jeszcze taka, może taki dopisek współczesny. Jeśli dzisiaj widzimy tych, którzy protestują przeciwko demokratycznie wybranej władzy w Polsce, na przykład tych kodziarzy, to ja bym raz zmienił nazwę, nazwał ich nie kodem, tylko kokiem, tylko po prostu to jest Komitet Obrony Komuny de facto. Ale staram się zrozumieć ich strach i przerażenie. Jeżeli ktoś powie, drodzy Państwo, że tamta ekipa straciła władzę pierwszy raz po 8 latach, to jednak ja bym polemizował. Powiedziałbym tak, oni stracili władzę pierwszy raz po 78 latach, właśnie wywodząc to od 17 września 1939 roku. Proszę zauważyć, oni mieli wszystko, prawda? Komuna zagarnęła całą Polskę, rozkradła majątek narodowy. Polaków, polskich bohaterów, rotmistrza Pileckiego, innych żołnierzy wyklętych mordowała, innych skazała na wegetację. Przejęli wszystko, co mogli. Gospodarkę, wymiar sprawiedliwości, w końcu media. Mieli te najważniejsze narzędzia, czyli właśnie pieniądze, a z drugiej strony wpływ na naszą świadomość. Mogli rozwijać swoją propagandę. I dzisiaj jest tak, że oni to wszystko zaczynają tracić. No więc oczywiście nie chciałbym też w ich skórze być, nie brojąc ich, rzecz jasna, prawda? Ale staram się zrozumieć. To musi być szok, że tracą coś, co mieli, właściwie wszystko, co mieli przez tyle lat. I ta wojna, drodzy Państwo, wojna polsko-ubecka, jak ja ją nazywam, prawda? Rozwijając ten termin, że jest to wojna między trzecim pokoleniem UB
a trzecim pokoleniem AK. Przypisuje się ten termin Piotrowi Radwańskiemu. Sam często powtarzałem te słowa, mówiąc, że on jest autorem. Ktoś lekko skorygował tę historię, mówiąc, że oczywiście Piotr Radwański użył takiego określenia w rozmowie z jednym z dziennikarzy, natomiast twórcą tego określenia jest Bohdan Urbankowski, filozof, dramaturg, wybitna też postać, myślę, że trochę dzisiaj zapomniana. Niezależnie od autorstwa tych słów uważam, że one są bardzo, bardzo celne. Ta wojna, drodzy Państwo, trwa bez wątpienia. Ona dotyczy też rotmistrza Witolda Pileckiego. W ostatniej książce rotmistrz Pilecki, jego oprawcy, oprócz szeregu, jak sądzę, nowych rzeczy dotyczących między innymi właśnie śmierci naszego bohatera, przyglądam się współczesnej walce o tę osobę. I z jednej strony, drodzy Państwo, wielu z nas, wiele środowisk dzisiaj przywraca pamięć o tym wybitnym polskim patriocie. Chce stawiać mu pomniki. W końcu profesor Szwagrzyk robi wszystko, żeby wydobyć jego doczesne szczątki. Ale wielu jest takich, którym oczywiście na tym nie zależy, którym odpowiada bardzo stan złożenia tych szczątków w takim bezimiennym dole. Oni robią wszystko, żeby w takim stanie pohańbienia nasz bohater pozostał. Wypisują niestworzone androny, ludzie z tytułami doktorskimi, profesorskimi. Tylko wspomnę ten najsłynniejszy tekst profesora Romanowskiego, który sugerował, że Witold Pilecki był kapusiem, że on złamał się w śledztwie, współpracował z aparatem, którym kierował Józef Różański. To są, drodzy Państwo, po prostu kłamstwa. De facto za tego typu historie prokurator powinien żądać wyciągnięcia konsekwencji, no bo to jest po prostu szarganie naszych autorytetów, to jest szkalowanie narodu polskiego. I na przykład taki Gross już dzisiaj odpowiada z tego tytułu, przynajmniej prowadzone jest postępowanie za to, że przypisuje nam rzeczy, których nigdy paskudne, których nigdy nie popełniliśmy. Drodzy Państwo, ponieważ czasu chyba nie mamy zbyt wiele, przynajmniej słowo jeszcze... Do 9 możemy jeszcze tutaj posiedzieć. Jeszcze możemy, chwilkę, dobrze. Chciałem jeszcze wrócić do postaci naszego bohatera, a właściwie do tego aparatu, który doprowadził do zamordowania Witolda Pileckiego. Miałem nieprzyjemność spotykania się z tymi mordercami, z tymi bestiami, jak ja ich nazywam. Ostatnim takim spotkaniem, może zacznę od końca, jest moja wizyta w Chrubieszowie, tam gdzie mieszkał ów Ryszard Mońko, podpisany na protokole wykonania wyroku śmierci, zastępca naczelnika więzienia mokotowskiego. To był bodaj rok 2012. Pojechaliśmy tam z kolegami, którzy zamierzali kręcić film o ostatnim żyjącym mordercy rotmistrza Pileckiego, nie wiedząc, czy delikwent jeszcze żyje. No w końcu tyle lat minęło od zbrodni. A rozeznaliśmy teren, znaleźliśmy dom, w którym mieszka. Oczywiście nie był to zwykły dom, tylko willa, bardzo piękna. A jakże mordercy żyją w Polsce w willach, prawda? A nie w blokach, a nie w więzieniach, gdzie zapewne też powinni się znaleźć. Przestrzegano nas, żeby tam do środka nie wchodzić, ponieważ syn jest policjantem i może na przykład zarzucić nam naruszenie miru domowego i jeszcze zostaniemy aresztowani, prawda? Ja miałem na sobie całą aparaturę nagłaśniającą, żeby ta rozmowa między mną i Moniką została nagrana. Więc no, muszę przyznać, że pot spływał mi i po ciele. Natomiast do konfrontacji w domu w środku nie doszło.
Okazało się, że nikogo tam nie ma, kto mógłby nam otworzyć, ale w pewnym momencie, kiedy już właściwie chcieliśmy stamtąd odchodzić, nagle na rowerku podjechał starszy pan. I to się okazał właśnie Ryszard Mońko. Wracał zadowolony z zakupów, z koszyczkiem pełnym wiktuałów nabytych w okolicznym sklepie spożywczym. Tak się udało tę historię zaaranżować, że ja mu po prostu zagrodziłem wejście do jego willi i musiał biedak ze mną parę słów zamienić. Kilka słów zamieniło się w godzinną rozmowę z tym właśnie ostatnim żyjącym mordercą z Mokotowa. No, myliliby się państwo, gdybyście powiedzieli, że Ryszard Mońko opowiedział mi prawdę o tamtych czasach, że opowiedział prawdę o swojej działalności na Mokotowie. No, oczywiście zasłaniał się niepamięcią, niewiedzą, rozkazami przełożonych. Twierdził, że wymieniany już dzisiaj naczelnik Grabicki to była rzeczywiście kreatura, to był potwór. No ale on, Mońko, cóż on mógł? No? Wypierał się również swojego udziału w zamordowaniu rotmistrza Pileckiego, na co byłem szczęśliwie przygotowany. Pokazałem mu przedstawiany już dzisiaj protokół wykonania wyroku śmierci, na którym wyraźnie dosyć ładnym charakterem pisma jest podpisany on sam. Tutaj nie mógł już zaprzeczyć. Rzeczywiście przyznał, że to jest jego podpis, ale od razu dodał, ale co z tego? Przecież nic z tego nie wynika. Ja wykonywałem tylko czynność administracyjną, mówi Ryszard Mońko. Wyrok śmierci zapadł, on tylko musiał ten wyrok wykonać. Drodzy państwo, no, to jest wersja Ryszarda Mońki. Mój zarzut formułowany publicznie, zresztą przez wiele lat, dotyczy sprawy zasadniczej. Dlaczego polskie państwo skutecznie takiego Mońki i takich Mońków nie było w stanie ścigać, bo prokurator IPN-u na takie diktum, na taką prośbę, a właściwie potem zamienioną de facto w żądanie, żeby chociaż przesłuchać tego komunistycznego zbrodniarza, odpowiedziała mi pani prokurator, tak, no przecież Ryszard Mońko żadnych czynności w sprawie rotmistrza Pileckiego nie przeprowadził. A czymże jest w takim razie podpis pod wykonaniem wyroku śmierci? A przypomnijmy, Ryszard Mońko również zarządził egzekucję naszego bohatera. Oczywiście nie tylko wina po stronie prokuratury IPN-owskiej, ale zgadzam się, że po prostu prawo polskie jest ułomne w tej kwestii. Nie pozwala ścigać, drodzy państwo, za udział w zbrodni komunistycznej, tylko za dokonanie takiej zbrodni. Dzisiaj, jeśli widzimy Niemców, niemieckich nazistów i ich procesy, to one są możliwe właśnie dzięki innej kwalifikacji czynów. Oni są ścigani za udział w przeprowadzeniu zbrodni. Tylko w ten sposób można skutecznie tych ludzi, tych bandytów ścigać. No, w Polsce nie doczekaliśmy jeszcze takiego momentu. Mam nadzieję, że prawo zostanie też w tym kierunku zmienione. I teraz, drodzy państwo, wracamy do pogrzebu Zygmunta Szendzielarza-Łupaszki. Dlaczego? Pochowaliśmy naszego bohatera w niedzielę. W sobotę spoczął na cmentarzu w Hrubieszowie Ryszard Mońko. Dzwoniły do mnie różne osoby oburzone tym, w jaki sposób to się odbyło. Widziano na mieście klepsydry z takim oto tekstem świętej pamięci Ryszard Mońko. Potem przyszła informacja, że ów komunistyczny zbir bandyta spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym. I też w głosie ludzi słyszałem oburzenie. Prawda? Dlaczego na cmentarzu parafialnym? Takie typy trzeba chować na cmentarzu
komunalnym. No, więc to wszystko oczywiście musimy wziąć pod uwagę, mówiąc o naszych żołnierzach wyklętych, o naszym bohaterze, rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Jest też druga strona medalu, czyli ci zbrodniarze, którzy odchodzą właściwie w chwale, którzy nigdy nie zostali rozliczeni za swoje zbrodnie. Ryszard Moniko do końca życia pobierał emeryturę. Proszę zgadnąć, jakiej wysokości. No, blisko. Ponad 9 tysięcy złotych. W rozmowie ze mną wtedy w Hrubieszowie bardzo dziękował Lechowi Wałęsie, że tę emeryturę mu zwaloryzował. No, on się wtedy nie przyznał do tej kwoty, ale mówił, że no, on jest człowiekiem szczęśliwym, niczego mu nie brakuje, ma na jedzenie, ma oczywiście na leki. Czy to jest sprawiedliwość? Czy to jest Polska, która potrafi rozliczyć te straszne czasy? No zapewne nie. No, czekamy też na dalszy ciąg tej, jak to się mówi językiem politycznym, dobrej zmiany, żeby jednak tych żyjących jeszcze zbrodniarzy komunistycznych pociągnąć do odpowiedzialności. Niestety, jeśli chodzi o ten aparat winny śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, nie ma już nikogo, ale są na przykład zbrodniarze stanu wojennego, by wymienić tylko szefa SB, da? Pana Ciastonia, a właściwie towarzysza, trzeba by było powiedzieć, Władysława Ciastonia. Żyje sobie w Warszawie, niedaleko placu Unii Lubelskiej. I co? I nie ma też chętnych prokuratorów, którzy by chcieli go przesłuchać. A myślę, że wiele ciekawych informacji mógłby przedstawić. Drodzy Państwo, jeszcze dwie takie osoby z aparatu odpowiedzialnego za śmierć rotmistrza Pileckiego. Pierwsza osoba to jest prokurator Czesław Łapiński. Mój kontakt z nim zaczął się w połowie lat 90., kiedy mój ojciec odmówił spotkania z osobą, która chciała go posłać do piachu. Czesław Łapiński w roku 1990 napisał do mojego taty list, który brzmiał mniej więcej tak. Szanowny panie profesorze, chciałbym się z panem spotkać i porozmawiać o tych trudnych, skomplikowanych czasach i o tym tragicznym procesie, w którym obaj braliśmy udział. Więc no, ojciec jak przeczytał to resztki włosów na głowie to stracił, że to jest niebywałe, prawda? No, jak człowiek, który chciał po prostu zamordować tatę, teraz ma czelność pisać takie listy i proponować spotkanie, a to spotkanie jeszcze, cytując słowa Łapińskiego, miało się przyczynić do wspólnej oceny oczywiście tego zdarzenia, jakim był proces Witolda Pileckiego. Ponieważ ojciec nie podjął przyłbicy, ja się nie dziwię oczywiście, na mnie spadł ten niemiły obowiązek. I już no, pierwsze chwile spotkania z Łapińskim były takie, że on był bardzo kulturalny, w ogóle szarmancki. Mieszkał na Bielanach naprzeciwko AWF-u, w bardzo pięknej przedwojennej kamienicy. No i zawsze witał mnie bardzo gorąco, zapraszał na kawkę i prosił, żeby przekazać życzenia zdrowia mojemu tacie. Więc we mnie się już wszystko gotowało wtedy, no ale z obowiązku dziennikarskiego rozmawiałem z tym typem. Kłamał jak najęty, kłamał tak jak Monika, oczywiście zrzucając z siebie winę, obarczając ją, rzecz jasna, przełożonych. No i w końcu dobrnęliśmy do finału naszych spotkań. Czesław Łapiński był na tyle bezczelny, drodzy Państwo, że zaczął żądać autoryzacji wszystkich materiałów, nie tylko jego wypowiedzi, ale cały kontekst chciał poznać, czyli cały tekst miałem mu przesyłać. Oczywiście takiej zgody
nie było, ale na koniec, to było nasze ostatnie, jedno z trzy spotkania odbyliśmy, trzy takie seanse, to było ostatnie. Ja mu zadałem takie pytanie. Panie prokuratorze, on dla mnie pozostał prokuratorem, mimo że później był wziętym warszawskim mecenasem. Więc zwracałem się do niego per prokuratorze. Dlaczego pan zabijał ludzi? Po prostu takie pytanie mu zadałem i on się trochę zmieszał wtedy. To już było coś, co odbiegało od standardu, prawda? No bo nawet w świetle prawa takich jak Łapiński nazywamy dzisiaj mordercami sądowymi. Tak ich działalność kwalifikuje nawet to ułomne polskie prawo. I na takie diktum on mi powiedział tak. No panie Tadeuszu, proszę zrozumieć, to były bardzo ciężkie czasy. Ja miałem dzieci, ja miałem rodzinę, musiałem ich z czegoś utrzymać. No mnie wtedy już szlak trafił. No i odparłem temu Łapińskiemu tak. Panie prokuratorze, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że Rotmistrz Pilecki też miał rodzinę, też miał żonę, też miał dzieci i zapewne też chciał żyć, tylko była pewna cena tego życia. On chciał żyć w Polsce wolnej i niepodległej, wolnej też od takich komunistycznych bandytów i morderców. No więc tutaj już Łapiński nie zareagował w żaden sposób, odpuścił sobie te wszystkie tłumaczenia, którymi mnie zasypywał przez te wiele godzin rozmów, ale myślę, że konkluzja naszych spotkań jest też ważna dla dnia dzisiejszego. To jest rok 2000 mniej więcej, kiedy ja go odwiedzałem. Powiedziałem mu tak, panie prokuratorze, jak ja sobie wyobrażam tę historię na przyszłość. O panu świat, Polska zapomni, a jeśli nie, będzie pan uznawany za komunistycznego zbrodniarza. Inaczej zupełnie będzie rzecz się miała z rotmistrzem Witoldem Pileckim. On będzie wreszcie naszym bohaterem. Da? Jemu będziemy stawiać pomniki. I to dzisiaj realizuje się szczęśliwie. Prawda? Nasi żołnierze wyklęci wracają z tej otchłani, prawda? Z tych bezimiennych dołów. Mówimy o nich coraz głośniej. Oczywiście są środowiska, które będą walczyły z nami. No, ale myślę, że trzeba robić swoje, nie dawać się, prawda? I ta historia ostatecznie zwycięży. Nie historia Bieruta, Gomułki czy Jaruzelskiego. Ich już polska młodzież szczególnie, bo to jest najważniejsze, oceniła w sposób jednoznaczny. Dla wielu młodych Polaków bohaterami są nasi żołnierze wyklęci, co pokazali chyba w sposób dobitny podczas pogrzebu Zygmunta Szendzielarza-Łupaszki. Ja sobie marzę, drodzy Państwo, że taki piękny pogrzeb, który był de facto wielką manifestacją patriotyczną, spotka też rotmistrza Witolda Pileckiego. Na to wszyscy czekamy. Tego się boją oczywiście te wszystkie resorciaki, prawda? Bo to jest im nie w smak, bo to pokazuje ich zbrodniczą działalność, ich zbrodniczą przeszłość i ich dzieci, prawda? Tych dzieci resortowych, ale myślę, że ta historia rotmistrza Pileckiego wygra. I na koniec jeszcze, drodzy Państwo, żeby pokazać, a tu pani Beata już mnie strofuje, że musimy finalizować, jeszcze tylko słowo o innym mordercy rotmistrza Pileckiego. To jest jeden z najgorszych oprawców z Mokotowa, z tego aparatu śledczego. Nazywał się Eugeniusz Chimczak. Eugeniusz Chimczak torturował, katował i pana rotmistrza, i mojego ojca, i Marię Szelongowską. Straszył pozbawieniem życia rodziny, że on doprowadzi do aresztowania mamy, czyli mojej babci, żony taty, czy w przypadku rotmistrza Pileckiego, że dzieci też trafią
do więzienia. No wyjątkowa kanalia, nawet jego koledzy z Rakowieckiej uważali go za sadystę, także możemy sobie wyobrazić, co to była za persona. I takie dwa teraz obrazki z nim związane. Pierwszy to są lata 70. Na Nowym Świecie w Warszawie mój ojciec spotyka Eugeniusza Chimczaka, przechodzą obok siebie. Ja się pytam, taty, a no, tak puściłeś mu płazem te wszystkie jego zachowania, prawda? To jak cię katował w śledztwie, nie zrobiłeś nic, poszedłeś dalej. Ojciec mówi, no rzeczywiście tak. Więc pytam, dlaczego tak postąpiłeś, na co tato odparł? Ten morderca nie zasłużył nawet na to, żeby mu napluć w twarz. I tak panowie się rozeszli, nie było żadnej interakcji między nimi. Ale mamy rok 2012, ja się dowiaduję o tym, że Eugeniusz Chimczak umiera. Pędzę na jego pogrzeb, szczęśliwie nie są to powązki wojskowe w Warszawie, gdzie wielu tych zbrodniarzy leży. Warto dodać jeszcze do tego, co pan profesor Szwagrzyk przedstawił. Na Łączce przecież leży jeden z oprawców rotmistrza Pileckiego, sędzia wojskowy Roman Kryże, ten, który zatwierdził wyrok śmierci wobec naszego bohatera. On oczywiście leży na górze Łączki i dzisiaj jego grób też do dzisiaj uniemożliwiał podjęcie prac, uniemożliwiał przeprowadzenie ekshumacji. Chimczak szczęśliwie spoczął na cmentarzu komunalnym, północnym, tak zwanej Wólce Węglowej. A poinformowała mnie o tym pogrzebie pani, która jest mistrzem ceremonii. Zadzwoniła do mnie, jakoś do mnie dotarła, wiedząc, że zajmuje się tymi sprawami, i słyszę w słuchawce taki oto tekst. Czy pan jest zainteresowany faktem, że zmarł Eugeniusz Chimczak? No mówię, że oczywiście, no to jest człowiek, który katował też mojego ojca. A więc pani powiedziała mi dokładnie, kiedy ten pogrzeb się odbędzie, gdzie, podała nawet godziny. No, mówiąc jednocześnie, że ona się nie podjęła pochowania Chimczaka, odmówiła jego rodzinie, argumentując to w sposób bardzo prosty. Ja nie będę chowała zbrodniarza komunistycznego. Mój zawód ma też pewną etykę. No, jak każdy zawód taką etykę powinien posiadać. I ona po prostu powiedziała nie. Sprawę pochówku przejął inny zakład pogrzebowy, ale pani miała konkretne informacje, z którymi się ze mną dzieliła. Na samym pogrzebie Chimczaka nie byłem, ponieważ rodzina w ostatniej chwili zmieniła godzinę pochówku, sądząc zapewne, że coś tam się będzie działo, coś się kroi. No, ale spotkałem ich wychodzących z cmentarza. I tam, żeby już skrócić tę opowieść, podszedłem do pełen też wątpliwości, prawda, jak się zachować, co powiedzieć. Podszedłem w końcu do starszej pani, która się okazała żoną Eugeniusza Chimczaka i zadałem jej proste pytanie, które przyszło mi do głowy, takie bezinwazyjne, prawda, można powiedzieć, że bezpieczne dla nas obojga. Spytałem ją tak, czy pani sobie zdaje sprawę z tego, co pani mąż robił po wojnie, mimo że, jak mówiłem, ten termin po wojnie jest jakże nieprecyzyjny, ale tak, żeby pani też zrozumiała, prawda, co dla nich to jest po wojnie rzeczywiście. I co odparła Stanisława Chimczak? Powiedziała tak, zlustrowała mnie, obejrzała sobie mnie dosyć dokładnie, mówiąc, nie interesuje mnie zupełnie, kim pan jest, co pan tu robi i po co pan tu przyszedł. Ale jeśli pan zadaje takie pytania, musi być pan synem jakiegoś bandyty. A my z takimi bandytami, dodała, robiliśmy po wojnie właśnie porządek. To oddaje, drodzy państwo, mentalność tych morderców. Oni kolejne pokolenia są przekonane o własnej wartości, o słuszności swoich działań, że to oni mieli rację, że to oni byli bohaterami, a po drugiej stronie byli bandyci, czyli rotmistrz Pilecki w tej perspektywie jest bandytą, groźnym przestępcą, którego trzeba było wyeliminować.
Da? I oto, drodzy Państwo, ta wojna dzisiaj się toczy. To jest ta wojna między trzecim pokoleniem UB i trzecim pokoleniem AK. Ale jeśli mówimy o też pochówkach tych osób, to z jednej strony oczywiście Fundacja Łączka będzie cały czas kibicować panu profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi, na ile możemy pomagać w jego jakże pięknych działaniach. Ale z drugiej strony, kiedy będziemy mieli już ten etap, ostatni, trzeci etap ekshumacji na Łączce naszych bohaterów za sobą, trzeba zapewne będzie pomyśleć też, co zrobić z tymi bandytami, którzy leżą na górze. Z tymi właśnie Bierutami, Gomułkami, Jaruzelskimi, no i całym aparatem też pomniejszym. Czy grup Romana Kryża rzeczywiście powinien dalej być na powązkach wojskowych. Koło Łączki jeszcze leży pan major Adam Adamuszek. To jest oczywiście towarzysz major, to jest czerwony oprawca z Mokotowa. Drodzy Państwo, myślę, że warto będzie podjąć kampanię przeniesienia tych wszystkich bestii oprawców w inne miejsce. I może takim miejscem do rozważenia jest cmentarz żołnierzy radzieckich w Warszawie. Ja tylko jeszcze dodam, że na tej... Ja tylko jeszcze dodam tytułem uzupełnienia, że na cmentarzu wojskowym na Powązkach znajduje się też Drej, ten, który strzelał żołnierzom wyklętym prosto w głowę. Kat Mokotowa, jeden z katów Mokotowa. Jak Państwo wiecie, no to jest szczególny polski cmentarz, tak jak Rakowiecka jest miejscem świętym. Tam przecież naszych największych bohaterów katowano i mordowano, tak też warszawska Łączka ma taki charakter, a szerzej też cmentarz powązkowski. Jest to nekropolia chwały polskiego oręża. Tam leżą nasi komuniści. Powstańcy. Tam leżą żołnierze 20 roku. Tam leży Armia Krajowa, Szare Szeregi. A to wszystko jest poprzetykane grobami komunistycznych oprawców. To nie może tak być, drodzy Państwo. Trzeba te dwie historie rozdzielić. Bohaterowie powinni tam zostać, natomiast całą komunę powinniśmy stamtąd po prostu wynieść. Proszę Państwa, musimy już kończyć, ponieważ zbliża się godzina 9. Pana prezesa można słuchać w nieskończoność, no, ale czas nas ogranicza. Także przenieśmy się może do holu. Bo musimy niestety opuścić już salę, ponieważ za chwilkę zaczyna się tutaj seans wieczorny. Drodzy Państwo, ja serdecznie Państwu dziękuję w ogóle za możliwość spotkania w tym szczególnym dniu. Jeśli ktoś z Was ma ochotę na pogłębienie wiedzy, oczywiście są dostępne książki, wiele tytułów, a ja służę też autografem. Dziękuję bardzo.